przede wszystkim za tą siłę, za energię, za, no, za niespożytą energię przede wszystkim. I za to, że jest mimo wszystko wrażliwa i naprawdę ma bardzo dobre serce. Powodzenia. Powodzenia. Kocham. Rodzice są to najukochańsi ludzie w moim życiu. Bardzo ich kocham, najmocniej na świecie i bez nich nie robiłabym tego, co robię. Zróbmy sobie takie ćwiczenie. Na jednym długim wydechu. Dawaj. Tak, i spróbuj puścić ramiona. Opuścić żuchwę luźno, jakby ci się nie chciało. Stres? Kto się denerwuje? Kogo odstresować? Już powinno być lepiej. Nie. Oh no. Jak wchodzę na scenę, to po prostu myślę tylko o tym, że jestem tu i teraz tylko ja i myślę o całej piosence. No po prostu ryba w wodzie. Juleczniku! Jest, proszę bardzo. Jezu, wiem ten numer. Jak ona się rusza na tej scenie! Uwaga, jeszcze tylko na nich poczekamy. Zobaczcie, jeszcze chwila. Uważaj, idzie ktoś. Cześć! Cześć! A zobaczcie, mają te same fryzury, ale super! Jak macie na imię? Bo teraz trzeba przedstawić siostrę chyba. Julia, to jest... Lila. Lila, to jest fanka Kleo, straszna Lila. No, to pewnie pójdzie do Kleo, się przywita. Chodź, Lila, to wiesz co, będziesz miała niepowtarzalny moment, żeby usiąść u cioci. U cioci. Uciąć na fotelu, okej? Okay? Dzień dobry. Porozmawiamy z siostrą. Sobie, uwaga. Tak. Pa, fajnie? Juleczki. Na mnie podać. Co ty żeś zrobiła? Jaki ogień tu zapłonął. Przecież ta publiczność to prawie nie ustała na tych miejscach swoich. Dziękuję. Że, nie było miejsca, w którym nie byłaś na tej scenie i naprawdę to oznacza, że przyszłaś do dobrego programu, bo ta scena chce być zapełniona takimi ludźmi jak ty. Fajnie wyglądasz, świetnie się ruszasz, masz niesamowitą charyzmę, taką prezencję i ruszasz się przede wszystkim na scenie. Idziemy do siostry? Chodź, prowadzimy. I cześć, maluchu. Czujesz się już niesamowicie swobodnie na scenie, więc chciałabym z tobą pracować, bo po prostu no, jesteś gwiazdą już gotową na scenę. Ja mam jeszcze do ciebie jedną prośbę. Czy możesz ze swoją siostrą i ze mną prześpiewać tą całą piosenkę jeszcze raz z taką energią? Okay. Okay. Siostra, tak super! Dawaj! Lila, mam marzenie. I to czekała się Lila. Boże! Cleo weszła.
do kogo ona pójdzie po tym wszystkim. Super mała dzień! Ale czy siostra mnie wybierze? Mam nadzieję. Ale ty już jesteś u mnie w drużynie, słuchaj. No proszę. Lila już jest w drużynie. Dobra, to naszyjnik macie już w drużynie i w swojej rodzinie. Potrzeba wam takiej tutaj, o. Tam tarara. Nie czaruj, nie albo czaruj. Trzeba wam takie o czapki. Czapki, chustki, wisiorki. Niezły stragan, co? No, musisz podjąć decyzję. Serduszko, gdzie idzie? Musisz się zastanowić. Więc... Ona już wiedziała. Tak. No, ona już idzie do przodu, zobacz. Nie kłam, wiem, że kłamiesz. Dobrze, jeszcze z tej trasy. Więc, jest choć, nie? Tak. Nie, 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 lewo, chciałabym lewo, iść do was wszystkich, oczywiście. Dobrze. A ta jak idzie za nią? Kasłatka. Ciekawe, kogo jednak wybierze, zobaczymy. Ciebie bardzo lubię. Was też. Ale idę do Cleo. Jezak, super! Mam dwie perełki u siebie od razu. Brawo, Jula. Witam w drużynie! Jakie słodziaki. Do zobaczenia, cześć! My jesteśmy na początku drogi. Wybieram.